W środowym spotkaniu 15. kolejki pierwszej ligi lider Swarzędz zmierzył się na wyjeździe z Kontimaksem Mosir Bochnia. W podróż do Małopolski wybrało się mniej zawodniczek niż zwykle. Pojechaliśmy w 9, takim dość eksperymentalnym zestawieniu. Zabrakło trzech podstawowych zawodniczek, tak, Weroniki Piechowiak, Olgi Jędrzyczak i Oli Żukowskiej. Ola po półfinale U19, taka porozbijana, niestety nie mogła wystąpić. Przez większość meczu brak wspomnianych koszykarek nie był odczuwalny. Co innego w końcowych minutach. Graliśmy trzy kwarty na remis i w tej czwartej kwarcie gospodynie tutaj załapały taki wiatr w żagle, zaczęły trafiać. Czasami z nieprawdopodobnych pozycji. My żeśmy trochę słabiej bronili w tej kwarcie. No i niestety porażka. Finalny rezultat 78-65 dla zespołu z Bochni. W niedzielę Swarzędzanki miały podejmować Pompak Stęcze Leszno, ale kibice obu wielkopolskich drużyn będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Zespół z Leszna tutaj zgłosił, że też, tak jak sporo teraz słyszymy, mają problemy covidowe, jedna z zawodniczek już ma stwierdzone, reszta jest na kwarantannie samoobserwacyjnej i tutaj poszliśmy też na rękę zespołowi z Leszna, dogadaliśmy z PZKoszem, że ten mecz przełożymy na marzec. Na chwilę obecną Tęcza Leszno zajmuje trzecie miejsce w pierwszej lidze. Tuż za nią na czwartej lokacie plasuje się lider Swarzędz, a szóstą pozycję okupuje Muks Poznań. Poznanianki mają jednak do rozegrania trzy zaległe mecze.